układach aniołów. Dziś obradujemy nad najbardziej pilnymi i ważnymi sprawami. Zastanówmy się wspólnie, co zrobimy, aby wśród ludzi zniszczyć miłość, zniszczyć ich wzajemną miłość i miłość do Boga. To bardzo trudne zadanie. Nie możemy im przecież odebrać Pisma Świętego. Nie możemy zabronić chodzić do kościoła. Nie możemy zakazać stylu życia. A więc pytanie, jak zniszczyć miłość? Już wiem, u Boga liczy się tylko miłość, ale dla niej trzeba mieć czas. Zabierzmy więc ludziom czas. Ale jak to zrobimy, musimy im towarzyszyć przez cały dzień. Zajmujcie ich błogosławieństwem, korzystając ze wszystkich trików. Zwabcie ich, aby ciągle wydawali, wydawali i wydawali, a następnie pożyczali i pożyczali. Zapychajcie ich skrytki reklamami, ofertami i promocjami. Podsuwajcie im darmowe promocje, niepotrzebne usługi i fałszywe nadzieje. Niech pieniądze zawsze będą pierwsze. Zapełnijcie ich domy gazetami. Bombardujcie wiadomościami przez 24 godziny. Postarajcie się o ich upędy. Niech wracają do pracy zmęczeni i nieprzygotowani do niej. Niech nie mają czasu na modlitwę, aby przypadkiem nie myśleli o Bogu i szli do kościoła. Dajcie im chleba i igrzysk. Niech podburzają ich mecze, zagłuszają koncerty, niech tracą czas przy filmach. Nie zapominajcie o billboardach na ulicach. Nie zostawiajcie ich samych na urlopie. Wysyłajcie ich w egzotyczne miejsca, do parków rozrywki, byle się bawili i bawili. Przekonajcie ich, żeby zawsze mieli włączony telewizor, wideo, komputery czy wieczór. To wszystko ich zagłuszy na drugiego człowieka, na miłość i Boga. Nie będą jedni słuchać drugich i rozbije się jeden z Chrystusem, który jest miłością. Dajcie im tysiące powodów, dobrych powodów, aby nie mieli czasu na modlitwę i słuchanie Bożych słów. A więc do dzieła, nie traćmy czasu, odbierzemy ludziom miłość. Czas. Odbierzemy ludziom miłość.
motylów, które spotkałem, ale czegoś mam jeszcze brak. Myślę, że ludzie zapominają o bardzo ważnej, życiowej prawdzie. Zapominają o tym, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Za mało tej prawdzie poświęcają czasu. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Zapamiętaj mój sekret. Dobrze się widzi tylko sercem. W życiu liczy się tylko miłość. Proszę was, popatrzcie w niebo, poszukajcie gwiazdy. Zobaczcie, jak cały świat zmienia się dla was, gdy miłość przychodzi na ziemię. Trzymaj się wiernie Piotrowej stolicy, a spłyną na ciebie słowa.